Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Silent Hill. Pozostaje nam zwiedzać szpital dalej. Tylko teraz już nie jest taki przyjemny jak był poprzednio, więc sprawdzimy od razu sobie wszystkie pomieszczenia po kolei. W każdej części cholernej gry musi być szpital. Nie wiem, fetysz do szpitali. Nawet w piątce zaczynamy w szpitalu. Radio nie trzeszczy jeszcze. Czy to jest już to alternatywne Silent Hill? Chyba tak. Tu jest zamknięte oczywiście, główne drzwi. O mój Boże, do widzenia. O, fajnie, włączyłeś latarkę, cudownie, bardzo się z tego cieszę. Tu jest też... Tia. Czy tam się coś zamknęło? Okej, dziwaczne to strasznie miejsce jest. Jest zamknięte, czyli to jakby tylko... Czyli to piętro jest jakby manifestacją korytarza międzywymiarowego, a także fizyki kwantowej, które przeniosło nas w dziurę czasoprzestrzennej prosto do alternatywnego świata. Ach, ta muzyka. Dobra. Teraz jestem pewnie na drugim piętrze, co? No. I mogę tu wejść. O Boże! Pielęgniarki to trochę twardszy przeciwnik. Mają coś dziwnego na plecach. Zabij go. O Boże, i te granie na sztućcach. Cudownie się czuję. Dawno nie byłem w tej lokacji, powiem tak. Autentycznie mnie dreszcze przeważą. Ja przejdziemy tutaj. Pięknie. Padnij. I nie wstanę. Dobra, dostaliśmy raz. Żółte zdrowie, cudownie. Heldrink. I coś na ścianie. Sprawdźmy to. Co to jest? Ja to będę dość często save'ował. Stalowa płyta zamocowana na ścianie. Nie wiem za bardzo, co teraz tu zrobić. Na razie też, jak widzicie, nawet gra nie dała nam amunicji, więc dobrze, że zrobiłem zapasy. Jestem pewien, czy nie powinienem teraz na przykład pobiegać trochę ze strzelbą. 46 pocisków. Czy ona będzie później potrzebna? Czy co? Zobaczymy, jak się sprawuje strzelba na nie. Może lepiej. Tu jest. O, amunicja do strzelby, super. I save all. Więc tak, weźmiemy ją sobie oczywiście. kaseta czy wideo. Stare, ale działa. Dobra, musimy zapamiętać, że tutaj jest wideo. I kolejne łóżko, do którego można przywiązać pacjenta. Istny bondage. Bondage. No. Nie będę wam tłumaczył, czym jest bondage. Jak chcecie, wpiszcie sobie w Google, bo zostanę oskarżony o deprawowanie młodzieży. Pralnia. Dobra, pralnię jeszcze nie chciałem zwiedzać chyba. bam, 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 bam. O Jezus Maria, zgubiłem się za chwilę. Czy ja tu byłem? Weź mapę. Nie, jeszcze tu nie byłem. I mamy tutaj klatkę. No, klatka na ptaki. Również będzie trzeba zapamiętać to miejsce. Wezmę sobie korytarz. Sprawdźmy. Sala 302, 301 wideo. Dobrze, przynajmniej zaznaczyłeś mi, że tu jest wideo i pamiętam, że w dole, znaczy obok jest też klatka na ptaki. Wracamy teraz to miejsce. Łazienka, cudownie. Tym razem łazienka nie okaże się teleportem do piekła. Chyba. I mamy tutaj... Znalazłem płytkę żółwia. Do czegoś to chyba będzie potrzebne. Znaczy na pewno jest do czegoś potrzebne, tylko aktualnie nie pamiętam do czego. What the fuck? To był za dźwięk, aż podskoczyłem. Save all.
Żadnego nowego przeciwnika, nic. Szkaradnej mordy i tak dalej też nie. Wtedy pewnie nie możemy przejść. O, możemy. Dobra, wypróbujemy naszą nową zabawkę. O, dzień dobry. Nie tego, durniu! Masz. Możesz? Aha. Czyli to jakby zabija od razu. No, powiedzmy, że dwa strzały może być. Połazimy troszkę z naszą nową zabawką. Później oczywiście będziemy ją oszczędzać, ale tak jeszcze z troszkę pocisków mogę się pobawić, o tak. Ragnar lubi się bawić. Magazyn. I w magazynie przynajmniej nie ma żadnego przeciwnika, bo nie słyszę go. W sumie to radio jest też dobrym sposobem na wczesne ostrzeganie gracza. Naboje do pistoletu. Coś tu jeszcze powinno być. Apteczka, świetnie. No i mamy tutaj jeszcze coś, co łatwo przeoczyć. Torebka z krwią. Oczywiście. Tutaj jest zamknięte. I chyba przyszedłem tu głównie po tą krew. Dalej zbieramy przedmioty do zagadek najróżniejszych. Później dopiero będziemy się zajmować rozwiązywaniem ich. Okej, zwiedźmy jeszcze te drzwi. Oczywiście przeciwnicy wyparowali. Jak to miało być inaczej? Wiecie, czemu ze strzelbą łażę? Bo wiem, że gdzieś tutaj jest pan doktorek. A pan doktorek jest troszkę bardziej wytrzymały i może zrobić problemy. I w ogóle tak na wszelki wypadek użyłbym jednego Heldrinka, żeby chodzić na zielony. Mamy ich mnóstwo, więc możemy. Nie musimy tak bardzo oszczędzać. To jest otwarte, cudownie. Jesteśmy na drugim piętrze, zejdziemy w takim razie schodami niżej. Nie tu. Do klatki schodowej, proszę cię. Tutaj. Właśnie. Dobra, teraz pójdziemy niżej. I jesteśmy na pierwszym piętrze. Nie licząc parteru oczywiście, bo jest jeszcze parter. Dobra, zwiedźmy go. Dzień dobry. Do widzenia. Okej, ta strzelba jest niezła. Widzę kolejną siostrzyczkę. Siostro! Podaj leki! Podaj leki, siostro! O, pięknie. To mi się podoba. Już? Dead? Jeden strzał? Ładnie. I zaczniemy przeszukiwać kolejne pomieszczenia. O, właśnie o tym mówiłem. Gdzieś tu jest ten cholerny doktorek. What the fuck is that? No to już wiem, co to jest. Dobra. Tutaj... Trzeba użyć krwi chyba. Jak widzicie, ten potwór reaguje na krew. Rzucimy tam dalej trochę. Widzicie? Wielkie piawki. I teraz będziemy mogli na spokojnie zabrać ostatni kamień. Oczywiście zrobimy to szybko. Ten potwór nie będzie nas w stanie zranić. Dobra, po to mi była potrzebna krew. Tylko pytanie, do czego służą te kamienie? To już nie pamiętam dokładnie. A tu zamknięte. Syndrom Silent Hilla. O, widzimy. Dzień dobry. Pięknie. Żdychaj. I coś tu jeszcze jest? Mamy zapalniczkę, która również się przyda. Wiem, do czego służyła. Pamiętam zagadkę. O, wiecie, nawet się cieszę, że nawet nieźle znam tą grę, ponieważ dzięki temu unikamy błądzenia. Takiego jak byłam na przykład w Rezydencie Remake'u, że ja miałem problemy z odnalezieniem się w niektórych zagadkach, nie pamiętałem ich po prostu. Tutaj natomiast znam już to znacznie lepiej. Wow, to jest dopiero fajnie zrobione. Zawsze mi się podobał ten wystroje w odmienionych częściach lokacji. Napiję się.
gorzkie mandarynki? Tak, to są podpowiedzi do zagadek ludziska. Na razie nie pytać mnie, o co tu chodzi, bo nie mam pojęcia. Ale dzięki temu mamy mamy miejsce na kamienie. Nie. Użyjemy jednego. Gdzie chcesz aha, no dobra. To na razie... Ile mamy tych kamieni? Mamy 3 kamienie, brakuje nam jednego. W takim razie będzie trzeba zejść na parter jeszcze. Z tego co pamiętam. Bo tu wszystko już obadaliśmy. Zejdziemy w takim razie. Nie zwiedziliśmy jeszcze tylko tego miejsca. O, dzień dobry, doktorku. To jest właśnie ten przeciwnik, o którym wam mówiłem. Świetnie. Paszał? Już dead? Świetnie. Nie mam pojęcia, co ich tam zaatakowało, że oni mają takie plecy. Jeszcze nadal mam... Nie zlazłem poniżej 40 pocisków, to jest spokojnie. Dobra, gdzie aktualnie jesteśmy? Sprawdźmy najpierw te pomieszczenia. Wow. Do widzenia. Jeszcze jednego chyba słyszę. Dobra, zastrzelimy go oczywiście. Lekarze są twardsi od pielęgniarek. Ale strzelba sobie radzi ze wszystkim. Świetnie. Wtedy nie możemy wyjść, nie? Nie, dalej zamknięte. Dobra, sprawdźmy po kolei. Pamiętacie kuchnię? Zrobię tu save'a. Bo tu mogę zginąć dość łatwo. Amunicja do strzelby, cudownie. Albo to jest ostatni kamień. Tak, to jest... Wow, te dźwięki. To jest ostatni kamień, moi drodzy. Zrobimy save'a. Czy możemy już sobie odblokować przejście. Ale najpierw będę chciał polecieć i sprawdzić sobie resztę Oh, for fuck's sake! Blablabla. Oho. Wow, o, dzień dobry. Dobra, się nie zauważyło. Okay. Mamy medyka. I radzę nie otwierać lodówki. Już zostaniecie zeżarci. Tam jest pułapka. Nie, smery, ten zombie stoi po... O, dzień dobry. Ragnar? Miło mi. I mamy amunicję. Amunicja do czego? Do pistoletu. Może być, choć korzystam aktualnie ze strzelby. Później oczywiście zmienię z powrotem na pistolet, ale... W takich miejscach jak szpital, gdzie są przeciwnicy dość blisko, wolę korzystać od razu z tego. Mogę przejść tędy? Mogę. Pytanie, gdzie jest kres tej cholery? Aha, jesteśmy... Nie, no to... Wróć. I tutaj. Właśnie o tym mówiłem. Dlatego, że oni są szybcy, to korzystam ze strzelby. Tu jest zablokowane, tak? Słyszałem jakiś dźwięk za drzwiami. Cudownie! Tu są wszędzie jakieś dziwne dźwięki, wiesz? Ciągle coś łupie, sypie, chrobocze, charczy, warczy... Ogólnie cudowne miejsce. Zobaczmy... Mogę tędy przejść? Nie. No to w takim razie biegniemy na drugie piętro, na pierwsze piętro. Idziemy odblokować sobie przejście tymi kamieniami.
Oczywiście Ragnar zrobi to bez znajomości zagadki. Nie to. Bom, 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 bom. Co to jest? Żółw. Królowa. Hater. Kapelusznik i kot, tak? No, zacznijmy od kapelusznika. Powiedzmy, że tutaj. Nie mam pojęcia, w jakim kolejności jej się składa. Ta zagadka jest zbyt archaiczna, żeby mi cokolwiek podpowiedziała. Zawsze to robiłem na czuja. Nie. Nie działa. Czy co? Zobaczmy jeszcze raz ten wierszyk. Chmury płyną ponad górami, niebo w jasny dzień, gorzkie mandarynki, czterolistna koniczyna. Może być do kapelusznika, bo to z krzat może być w sumie też. Fiołki w ogrodzie, mlecze wzdłuż losu, nieunikniony senny czas, krew cieknie z podciętego nadgarstka. Już wszystko wiem po prostu! Dobra, wrócę do was jak ustawię. No hej. Okej, chyba już wiem. Więc tak. Tu będzie czerwony. Teraz... Ten będzie tutaj. Kurczę, to nie, to nie chcę zabierać na razie żadnego, ale chcę zabrać stąd. Niebieski powinien być... Na górze chyba. Tak, czerwony. Niebieski, coś takiego. Żółty. I zielony, chyba w tej kolejności. No, świetnie. Save all i możemy przejść. I dzień dobry. Paszał won. Jest jeszcze jedna. Robi więcej. Okay. To zabij, bo się rusza. It's alive! I wszystkie. Dobra. I zaczynamy oczywiście eksplorację, więc tu mogę sobie odblokować drzwi? Mogę. Otwarte od razu. I sprawdźmy sobie save all oczywiście najpierw. Najpierw te drzwi. Znowu. Harry, ty namierzasz? Czy mi się wydaje? Ta. Oddychaj. I czy to było pomieszczenie bez sensu? Nie, to nie było pomieszczenie bez sensu, bo tu jest przejście. W razie wejdziemy. Jezus, jeszcze więcej was. O, ale mamy kluczyk przy okazji. I jest to... Klucz do magazynu w piwnicy. No dobra, musimy zapamiętać, że tam akurat mamy... Do tamtej lokacji mamy klucz. Coś nowego? Nie. Ile mam pocisków do strzelby jeszcze? 22, mało. Dobra, zmienimy teraz na pistolet. Trzeba troszkę z gorszą bronią połazić. Bo niestety, ale strzelba się przyda też na cięższą zwierzynę musi starczyć. Więc tak, tu zwiedziliśmy wszystko. Sprawdźmy teraz to pomieszczenie, save all. Co tu jest? Harry? Harry, co tu jest do diabła? Do widzenia. Coś tu jest? Jest jakaś butelka jasna. I mamy alkohol dezynfekujący. Dobra, wiem do czego to będzie służyć.
również. Okay. Strzelbę sobie teraz zostawię już raczej na bossów. No i przeciwników twardszych niż zwykłe pielęgniarki. Tu jest zablokowane. Tu jest jeszcze jakieś tam drzwi. I zobaczmy, może znajdziemy wreszcie kasetę wideo. O, nie. To jest apteczka. Tak jest, mamy apteczkę dodatkową, świetnie. Ale mamy już chyba z 10 tych apteczek. Mogę ten wejść? O, otwarte, cudownie. Przynajmniej odblokowałem sobie wszystko, to zjedziemy ludziska. Do piwnicy. Tam znaleźliśmy klucz, więc progres pewnie będzie dopiero w tamtym miejscu. Znikło, znowu czwarte piętro gdzieś znikło. Zniknęło. Wow. Do widzenia. To jeszcze nie koniec. Świetnie. Ubita. No i teraz będziemy zwiedzać. Dobra. Zobaczmy to miejsce. Oj, będzie źle. Jak najszybciej, Jezus Maria. O Boże. O. Nie zabierają zdrowia na razie. A, bo jedna trzyma i druga... Druga dopiero atakuje jakby. Jedna ci musi przytrzymać. Ale mimo wszystko nieprzyjemne miejsce. Sprawdźmy zdrowie. O, pięknie. Tak, bo ona mnie wtedy tylko trzymała. To jeszcze nie było tak źle. A niestety tutaj bez wykorzystania broni palnej, czy jakbym miał posługiwać się samą rurą, byłoby ciężko, tu coś jest. O, ampułka. Warto było przyjść. Nawet zużyć te parę pocisków. Kolejna mikstura lecznicza. Tak, tu zwiedziliśmy. Tam jest wyjście na górę. Sprawdźmy jeszcze. Klucz do magazynu w piwnicy. Cudownie. Ale jeszcze może pozostałe pomieszczenia. Nowa broń. Ta jest potężna. Uwierzcie mi. Jakaś notatka. Nie, tego mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze resztę tutaj pomieszczeń. Ja tam z broni białej raczej nie będę tu korzystał, chyba że już naprawdę będę zdesperowany. Ewentualnie, jeżeli zejdę z pociskami poniżej pewnego bezpiecznego poziomu. Dobra, coś tu jest. Ewidentnie. Weźmy naboje do shotguna. Naboje do pistoletu. Widzę też. No i teraz pytanie. Tutaj coś trzeba zrobić. Właśnie, to trzeba przesunąć pewnie tą szafę, bo ona taka dziwna trochę. Henry, mógłbyś? Tak, chcę to przesunąć, chcę. I odblokujemy sobie chyba dalszą część szpitala. Podziemną część oczywiście. Cudowne miejsce i to jest to, do czego będzie nam potrzebny alkohol. Użyjemy. I teraz podpalimy tą winorośl. Dzięki temu odblokujemy sobie drogę. Winorośl blokowała kraty. Cudownie. I teraz save all. Schodzimy niżej. Wow. No to jest dopiero urocze miejsce. Boże drogi, właśnie zawył autobus i aż podskoczyłem. Wow! Gin. Co
Zaraz zobaczymy, jak działa ta broń nowa. To jest dość silny oręż. Aha, chodź tu. Nic nie widzę. No, nawet nieźle. Możemy z nią połazić. A, możesz też walić mocniej, doskonale. Czy tam... mogę wejść? Jeszcze nie wiem. Chyba nie mam nawet nie mam mapy tego sektora. To jest dziwaczny sektor już. Dobra, czy tu było w takim razie coś do wzięcia może? Nie, tu są tylko te dziwaczne drzwi. Sprawdźmy najpierw te drzwi. O Boże. No wiedziałem po prostu. Paszą! O Boże, idź ode mnie, do jasnej cholery, kobieto! O, won! Dobra. Aż w imię oszczędzania amunicji, ludziska! No kurwa! Idźcie ode mnie! O, masz cię, no. A idź, teraz mnie trafiła dopiero. Pięknie o to chodziło. Zabij ją. Show! I leżeć! Ściera. Dobra, wszystkie zabite. W imię oszczędzania amunicji. Zobaczcie, na co się godzę. Wow! Co mnie chce zabić? Co jest? Dobra, pokój bez celu. Pokój, który ma na celu przestraszyć gracza. Okej, okay, naprzeciwko. Dzień dobry. To jest skuteczna broń. Dopiero ta, bo pałka... To pałce to możecie zapomnieć. Tej podstaw... O, właśnie, wideo. Świetnie, znalazłem kastę wideo. Później będzie trzeba przejść ją obejrzeć się. Pójdziemy oczywiście to zrobić. Tylko najpierw chciałbym jeszcze tutaj zwiedzić resztę tego pomieszczenia. Zamek jest popsuty. Tu również. Sprawdźmy sobie jeszcze ten pomieszczenie. Zamknięte i zostaje chyba tylko jedno. Czyli save all. What's this? Pokój. Looks like someone's been here. A, to jest tej. Alessy, pokój. Alessa, właśnie. To jest ta dziewczyna, którą widzieliśmy. Na drodze chyba, przez którą się rozbiliśmy. Tak. Mamy tu kluczyk. Klucz do sali badań. To jest pytanie tylko, gdzie jest sala badań. Taka mała dygresja, jeżeli o to chodzi. Nie wiem, może gdzieś tutaj w pobliżu. Nie. Aha, dobra, pamiętam. Tam jak pamiętacie, były takie kraty, do których sobie jeszcze pójdziemy. A to chodziło. I chyba tutaj. Nie. Zamek jest popsuty. Do sali badań, tak? To gdzie jest tak do diabła? Wiecie co? Zobaczmy jeszcze. Jeszcze raz się przelecę po tych wszystkich drzwiach. Tu byliśmy, tak? Dobrze. Ale które były zablokowane? Tamte drugie, tamte dalsze były zablokowane, prawda? Tu jest właśnie rozwalony. Tu też. Sprawdzę jeszcze raz to. Okej, okay. Czyli żadne z tych. Do czego to jest? Jeszcze raz, kluczyk do czego jest? Na drugim... Co? Przepraszam, jeszcze raz. Na drugim... Do badań. Dobra, ale tutaj ludziska, ja wam podziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Silent Hill. Dzięki i hejka!